Witam wszystkich w filmie, w którym próbuję przejść Pokémon Emerald z ograniczoną ilością Pokeboli Nuzlocke, czyli nie będę mógł kupować Pokeboli, a więc będę mógł używać tylko te, które gdzieś znajdę lub od kogoś dostanę. Dodatkowo nie będę mógł przelewelowywać Pokémonów, nie będę mógł używać itemów w trakcie walki, będę mógł złapać tylko pierwszego spotkanego Pokémona na danej lokacji, a jak akurat nie będę miał Pokeboli w plecaku i spotkam jakiegoś Pokémona, to go tak jakby nie zaliczam i dopiero jak znajdę Pokebola, to mogę wrócić na tę lokację i wtedy mogę złapać pierwszego spotkanego Pokemona. W walce o odznakę nie mogę mieć więcej Pokemonów niż lider. Jeśli mój Pokemon przegra w walce, umiera i nie mogę go więcej używać. I jeszcze dodatkowo nie mogę przyjmować od nikogo gift Pokemonów, takich jak na przykład Cast Form, którego dostaje się w Weather Institute. Już bez przedłużania zostawcie łapkę, suba i zapraszam do oglądania. Nazwałem swoją postać Semiron i od razu poszedłem uratować profesora Bircha przed Zigzagoonem, wybierając do tego Trico. Spotkałem Mei, którą bezproblemowo pokonałem i wróciłem do Bircha, który dał mi Pokédex i Pokébole, dzięki którym złapałem na Road 101 Poczajenę, Wingula na Road 103 i Ralts na drodze 102. Następnie pomogłem Wallyemu złapać jego pierwszego Pokemona, którym jest też Ralts. Potem poszedłem na Road 104, gdzie złapałem Wurmpla i do Petalburg Woods, gdzie złapałem Shroomisha swoim ostatnim Pokebolem, ale od razu potem znalazłem następnego. Potem w lesie pomogłem jakiemuś ziomkowi z teamem Aqua, za co dostałem Great Balla i poszedłem na Road 114, gdzie złapałem Tailoa, a w jaskini obok złapałem Wizmura. Poszedłem na liderkę z Wingulem, Shroomishem i Trico. Zacząłem Wingulem, którym zwanshotowałem dwa pierwsze Geodudy Waterganami, a ostatni był Nosepass, więc zmieniłem na Shroomisha, sparaliżowałem go i użyłem Leech Seed, po czym zmieniłem na Trico, któremu udało się go pokonać spamując Absorb. Po zdobytej odznace poszedłem do jaskini, gdzie spotkałem członka teamu Aqua, który porwał jakiemuś dziadkowi Pokemona i ukradł komuś innemu jakieś tam przedmioty. Pokonałem go, ratując Pokemona i odzyskując te itemy, za co dostałem Great Balla, po czym poszedłem zawalczyć z Mei. Zacząłem Tailoem na Lotada, którego pokonałem dwoma pekami, a drugi i ostatni był Torchic, który padł na trzy wing ataki. Następnie popłynąłem do nowego miasta, gdzie złapałem Magikarpa i poszedłem do jaskini obok, gdzie złapałem Makuhite, a potem poszedłem na lidera, którego pokonałem samym Tailoem, spamując wing attack. Po walce zaniosłem list Stevenowi i popłynąłem do nowego miasta, gdzie poszedłem do muzeum i przegoniłem stamtąd Team Aqua, którzy chcieli ukraść jakieś części, po czym poszedłem na Road 110, gdzie spróbowałem złapać Pokemona, ale miałem tylko jednego Pokemona i się to nie udało. Poszedłem dalej i spotkałem Mei, z którą zawalczyłem. Zacząłem Ralts na Wingula, którego pokonałem trzema Confusion. Drugi był Lombre, więc zmieniłem na Tailoa i pokonałem go Wing Attackiem i Quick Attackiem. A ostatni był Cambusken. Zostałem Tailoem i uderzyłem go raz Wing Attackiem, a potem stało się coś, czego się nie spodziewałem. Czyli dostałem one-shota Emberem i tak umarł mój pierwszy Pokémon, więc zmieniłem na Wingula i dobiłem go Waterganem. Potem doszedłem do nowego miasta i przed gymem spotkałem Wallyego, który chciał ze mną zawalczyć, a że miał tylko Ralts, to szybko go pokonałem. Ewoluowałem Ralts w Kirlię, Makuhite w Hariamę i Wizmura w Loudreda, po czym poszedłem na gym. Zacząłem Hariamą na Voltorba, którego pokonałem fake outem i taklami. Drugi był Electrike, który padł na Vital Throwa. Potem wystawił Magnetona, który też padł na Vital Throwa, a ostatni był Manectric, więc zmieniłem na Breluma, użyłem Leech Seed i po godzinie spamowania Mega Drain Manectric w końcu padł. Po walce na Road 112 złapałem Merilla i ewoluowałem Wingula w Pelipera. Poszedłem do Meteor Falls, gdzie spotkałem Team Magma, którzy zdobyli jakiś meteoryt i uciekli. Team Aqua za nimi pobiegł, a ja poszedłem na następną liderkę. Zacząłem Loudredem, który dwoma strengthami pokonał Numela. Drugi był Slagma, który też padł na dwa strengthy. Następny był Camerupt. Użyłem Super Sonic i zmieniłem na Pelipera, który pokonał go dwoma Waterganami. I ostatni został Torkoal, który padł też na dwa Watergany. Następnie ewoluowałem Kirlię w Gardevoir i poszedłem na następnego lidera. Zacząłem Loudredem na Spindę, która padła od dwóch strengthów. Drugi był Slaking, więc zmieniłem na Hariamę, który pokonał go spamując Vital Throw. Następny był Vigorov, który padł na jednego Vital Throwa, a ostatni był Linun, który użył Belly Drum, przez co padł na Hita.
Idąc dalej, poszedłem do Weather Institute, które musiałem odbić od Team Aqua, za co w nagrodę dostałem Castforma, który trafił do boksa i nigdy go stamtąd nawet nie wyciągnąłem. W drodze do następnego miasta spotkałem Mei, z którą zawalczyłem. Ja i ona zaczęliśmy peliperami, ale po spamowaniu Wingattack mój Pokémon wygrał. Drugi był Cambusken, który padł na dwa Wingattacki, a ostatni był Lombre, który padł tak samo jak jego poprzednik. Doszedłem do następnego miasta i poszedłem na liderkę. Zacząłem Loudredem na Swablu, który padł na jednego krytycznego Strengtha. Drugi był Tropius, zostałem Loudredem, użyłem dwa razy Strength i Supersonic, po czym zmieniłem na Breluma, który mocno obił Tropiusa, ale dostał Aerial Ace'em, więc musiałem zmienić na Pelipera, który po spamowaniu Fly pokonał go. Następny był Peliper, po spamowaniu Fly i Supersonic mojemu Peliperowi udało się wygrać, ale zostało mu 1 HP. Potem był Skarmory, więc zmieniłem na Hariamę, który pokonał go 3 Vital Throwami. Następna była Altaria i musiałem poświęcić Hariamę, żeby zmienić na Gardevoir, której po spamowaniu Psychic nie udało się pokonać Altarii i też padła, więc wystawiłem Breluma, który dobił ją Match Punchem. Wziąłem do drużyny Gyaradosa i Beautyflya. Zauważyłem, że mam Nestbola, którego nie wiem kiedy zdobyłem, więc spróbowałem złapać Pokemona, którym był Gloom, ale nie wyszło, więc poszedłem na Mount Pyre, gdzie spotkałem Team Aqua, którzy wzięli już stamtąd Red Orba i sobie poszli. Znalazłem następnego Pokebola i poszedłem do Fiery Path, gdzie złapałem Slugmę, po czym poszedłem do kryjówki Teamu Magma, gdzie spotkałem Maxiego, czyli ich lidera, który obudził Groudona. I Groudon postanowił, że stamtąd ucieknie, a wkurzony Maxi ze mną zawalczył. Zacząłem Gyaradosem na Mightyenę, przez przypadek użyłem Bite, a potem obiłem go surfami i miałem już go na hita, ale Gyarados był skonfuzjowany, więc wolałem zmienić na Breluma, który go dobił. Drugi był Crobat, więc zmieniłem na Pelipera, który mocno obił go surfami, ale miał już low HP, więc musiałem zmienić. I zmieniłem na Loudreda, który dostał krytyczny Wingattackiem i padł na hita. Teraz pojawił się mały kłopot, bo Crobat każdego z moich Pokemonów one-shotuje, więc wystawiłem Slagmę, który podpalił go swoim Flame Buddy i padł, ale mogłem teraz wystawić Grovyela, który dobił go Strengthem i Quick Attackiem. A ostatni był Camerupt, który znowu może zwanshotować mój cały team, więc poświęciłem Gyaradosa i wystawiłem Pelipera, który pokonał go jednym surfem. Straciłem trochę Pokemonów, więc poszedłem do New Mauvile, gdzie złapałem Voltorba, po czym poszedłem do kryjówki Teamu Aqua, znalazłem tam Nestbola i Masterbola i pokonałem admina Teamu Aqua, który w sumie tylko kupował czas dla jego szefa, który uciekł. Złapałem Tropiusa i ewoluowałem Grovyela w Sceptile'a. Znalazłem Spindę, a że mam Pokebola, jestem zmuszony ją złapać. Znalazłem następnego Bola, złapałem Tentacula i poszedłem na liderów. Zacząłem Peliperem i Electrodem na Xatu i Claydola. Użyłem Surf i Thunderbolt, przez co Xatu padł. Wystawili Lunatona, ja użyłem Surf Peliperem, a Electroda zmieniłem na Sceptile'a. Następny Surf i Leaf Blade pokonał Lunatona, a następnie wystawili Solrocka. Użyłem kolejnego Surfa, a Leaf Blade'em pokonałem Claydola. I został tylko Solrock na low HP, którego dobiłem Leaf Blade'em. Po walce poszedłem do budynku, na który napadł Team Magma, bo potrzebują jakieś paliwo rakietowe. Szybko pokonaliśmy ich razem ze Stevenem, a w zamian za pomoc dostałem HM Dive. Potem poszedłem do podwodnej jaskini, gdzie znalazłem Kyogra, ale przyszedł lider Teamu Aqua i ze mną zawalczył. Zacząłem Brelumem na Mightyenę, mocno go obiłem, po czym zmienił na Crobata. Ja zmieniłem na Electroda, który pokonał go 2 Thunderboltami. Wystawił z powrotem Mightyenę, którą dobiłem też 2 Thunderboltami. A ostatni był Sharpedo, który padł na 1 Thunderbolta. Po walce czerwony orb wybudził Kyogra, który uciekł i poszedł walczyć z Groudonem. Żeby ich uspokoić, musiałem iść po Rayquazę, który przyleciał do nich, coś tam zrobił i wszystko dobrze się skończyło. A po wszystkim mogłem iść na ostatniego lidera, którego wszystkie Pokemony pokonałem samym Sceptile'em, spamując Leaf Blade. Ewoluowałem Merilla w Azumarill'a i spotkałem Walliego, z którym zawalczyłem. Zacząłem Electrodem na Altarię, która z jakiegoś powodu nie chciała mnie zaatakować, to po prostu ją pokonałem, spamując Thunderbolt. Drugi był Delcati, który prawie dostał one-shota, ale zamroził mnie triatakiem, więc zmieniłem na Azumarill'a, który dobił go Rock Smashem. Następny był Magneton, więc zmieniłem na Breluma, który zone-shotował go Sky Uppercutem.
Potem była Gardevoir, zmieniłem na Sceptile'a, który pokonał ją spamując Fury Cutter i ostatnia była Roselia, która dostała one-shota. I teraz mogłem iść na elitarną czwórkę. Pierwszy był Sydney, zacząłem Brelumem, który zwanshotował Mighty Yen Sky Uppercutem. Następny był Absol, który padł na dwa hity, ale mocno obił Breluma. Następny był Shiftry, ja zmieniłem na Electroda, którym bardzo mocno go obiłem, ale ostatecznie musiałem zmienić, więc zmieniłem na Beautyfly'a, który resztę jego Pokémonów połanshotował Silverwindem. Druga była Phoebe, zacząłem Pelipperem na Dusclopsa i pokonałem go dwoma surfami. Druga była Banette. Użyłem Protect, żeby sprawdzić, czym chcę uderzyć i chciała uderzyć Thunderboltem, więc zmieniłem na Sceptile'a, który pokonał ją dwoma Leafblade'ami. Trzeci był Dusclops, użyłem raz Leafblade i musiałem zmienić na Azumarill'a. Spamowałem Waterfall i trochę go obiłem. Poświęciłem go, żeby zmienić na Electroda, który dobił go Thunderboltem. A potem była Banette, na której użyłem Light Screen i pokonałem ją dwoma Thunderboltami. I ostatni był Sableye, zmieniłem na Beautyfly'a i sparaliżowałem go, po czym zmieniłem na Pelipera i pokonałem dwoma surfami. Trzecia była Glacia i nie ma co tu dużo gadać, całą jej drużynę pokonałem samym Brelumem spamując Sky Uppercut. Czwarty był Drake, zacząłem Beautyfly'em na Shelgona, sparaliżowałem go i zmieniłem na Breluma, który pokonał go trzema atakami. Drugi był Flygon, spróbowałem go uderzyć Dynamic Punchem, co się udało i zmieniłem na Pelipera, który dobił go surfem. Trzeci był Salamence, użyłem Supersonic i zmieniłem na Electroda, który pokonał go spamując Thunderbolt, a on przez konfuzję i paraliż nie dał rady mnie nawet uderzyć. Potem była Altaria, którą ledwo pokonałem trzema Thunderboltami, a ostatnia była Kingdra, więc zmieniłem na Sceptile'a i pokonałem ją dwoma Leafblade'ami. I został tylko Champion. Zacząłem Sceptile'em i pokonałem jego Wailorda jednym krytycznym Leafblade'em. Potem był Milotic, którego pokonałem Sceptile'em poświęcając go, ale to nieważne, bo to ostatnia walka. Następny był Tentacruel, więc zmieniłem na Electroda, który pokonał go dwoma Thunderboltami. Potem był Gyarados, który padł na hita. Następny był Whiskash, zmieniłem na Breluma, który pokonał go trzema Mega Drainami. I ostatni został Ludicolo, którego uderzyłem Dynamic Punchem i dobiłem Sky Uppercutem. I tak zostałem czempionem.